Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Gears of War. Moi drodzy, w poprzednim odcinku w końcu udało nam się zasiąść za sterami tak zwanego gruchota, chociaż wcale bym gruchota tej fury nie nazwał, no bo naprawdę kawał solidnej maszyny z tej furki jest. Jeszcze przed tym, zanim dojechaliśmy tutaj na miejsce, musieliśmy tę furkę podtankować, troszeczkę się obronić przed szarańczą. No i kiedy dojechaliśmy na miejsce, dołączyliśmy z powrotem do naszego oddziału, okazało się, że nasz oddział jest atakowany przez wielkie ilości szarańczy. Więc w sumie dotarliśmy tutaj na ostatnią chwilę. Tak więc cóż, moi drodzy, no troszkę było ostatnio jak zwykle polsatowskie cięcie, jak to zwykle u mnie było, tak więc wznówmy rozgrywkę, no i czas troszeczkę postrzelać się z szarańczą, tylko że widzę już na dzień dobry boomer wyskoczył. Ładujemy w niego cały magazynek. Jasny gwin, normalnie myślałem, że mi w ucho trafi. Ale jest odporny, niech nikt nie mówi, no jest odporna menda. Dobra, wreszcie się złożył. I w sumie została mi chyba ostatnia pestka w snajperce, nie? Więc może byłoby ją warto wykorzystać? Tak, to żem wykorzystał, świetnie, amunicji już nie ma prawie, nie? Super. Ja ci dam granat. Rzucił to tutaj! No, było niebezpiecznie blisko. Ale został mi jeszcze troszeczkę ammo do rewolweru. Ale go rozkleksiłem na strzała, to było dobre. Tamten tak samo się fajnie rozkleksił. Tylko nie no, z takiej odległości, a to ja rewolwerem nic nie wskuram. Wróćmy się, moi drodzy, wróćmy się. Tutaj mamy duży zasobnik z amunicją i płonący kibelek. No najwidoczniej ktoś zjadł ostrego kebza. Na to wychodzi. Dobra. Tam mam drugi zasobnik z amunicją, więc zmieńmy pozycję. Ok, jest snajpera, są granaty. Jest wszystko to, co bym mógł uznać za przydatne. O! Haha! To jest dopiero przydatne, że ja tego nie zauważyłem wcześniej. Nie podoba mi się ten wstrząs. Nie podobają mi się te dźwięki. Coś wyłazi. O matulu! Coś tu wyłazi dużego. Co ten walec tu w ogóle się tak walcuje? Ale tych dziadów tu jest. Dawaj, 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 bo się chyba zawiesili przez moment. Czekaj, to są boomerzy. No to czekajcie, moment, 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 moment. Trafiają granat, 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 chcę granat. Ja chcę granat. Dzięki. Cyk. Oj, chyba teraz przestrzeliłem. Oj, oj, szybko, unik, 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 unik. O, teraz jest bezpiecznie. I teraz możemy przysnajperzyć, co? Dobra. Zapomniałem szybkiego przeładowania, ale mniejsza. Wytrzymał headshota. No to niezły wariat, nie? Teraz chyba nie trafiłem, chociaż nie wiem, jakim cudem. Pozornie dostał w garba, tak? Jasny, gdybym myślał, że mnie trafi, no. Aż mi się gorąco zrobiło. No. Teraz było dobrze. Satysfakcja mocno. Tylko teraz co, gdzie, jak? Tu jest jeszcze jedna menda! Jakim cudem, ja go nie widziałem. Aha, bo był za tym wyłomem, no to logiczne. No i chybił. Na szczęście oni należą do jednostek szybkostrzelnych, o tym już mówiłem. Pięknie, ale to była batalia naprawdę gruba. A tu nie mogłem ich czasami...
Control, this is Delta Squad. Our vehicle is DOA and we're now on foot. Please advise. Copy that, Delta. The pumping station lift is offline, so you need to enter the mines through the factory. Continue down this road. Affirmative. Let's go. Stupid junker. Piece of shit. Can you fix it? Yeah, I can fix anything, man. Just need the right parts. Moi drodzy, teraz tak. Kilka kwestii. Mianowicie mogę tam wtedy chyba przy tej walce strzelić w ten zbiornik i zniszczyć boomerów od razu. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to rozbroiła mnie ta muzyczka, która grała tutaj podczas, kiedy jechaliśmy tym naszym autkiem. Trzecia kwestia jest taka, że tutaj gra przychodzi troszeczkę w mroczniejsze klimaty. Tu będzie troszeczkę mroczniej. Zresztą to już widać na pierwszy rzut oka. I kolejna kwestia jest taka, no smutek, że nasz tutaj nasz pojazd się zepsuł. Trudno, musimy po prostu naginać na piechotę, czy też po prostu musimy kopytkować i tyle. Czy ja mam wszystko przeładowane? Na to wychodzi. Amunicja też jest w stanie takim nawet dobrym. Ilość właściwie amunicji jest w dobrym stanie. I moi drodzy, kiedy widzę na przykład, kiedy ten deszcz spływa po tych drzewach, no to tutaj widać ewidentnie siódmą generację konsol, tak? To było też charakterystyczne, te wszystkie efekty. Ale to też ma swój urok, już po takim czasie naprawdę jest to urokliwe. Okej, kiedy robi się ciemno, obawiam się, że mogą mi wyskoczyć kryle, czyli te latające piranie, ale na razie ich nie widzę i na razie na szczęście ani widu, ani słychu po tym dziadostwie. I na całe szczęście tutaj jesteśmy całą czwórką, czyli czyli tutaj siła ognia wzrasta. Co to za badziewie? Pamiętam, co to za badziewie. To są faktycznie ścierwojady, które są wybuchowe, czyli są dodatkowo irytujące. Okej. Paskudstwo. Ale podejrzewam, że kiedy jesteśmy tutaj w czwórkę, to się prędzej czy później rozdzielimy, tak? Bo ta gra tak mniej więcej tutaj, że tak powiem, tym się charakteryzuje, nie? Że nie możemy iść za długo w czwórkę. Open that door, will you? It's locked. Just get jacked open. Won't work. These doors are too thick. Control, this is Delta. We're at the factory, but the entrance is blocked. Copy that, Delta. I'm sorry, but I don't see any other options on my screen. All right. This will go faster if we split up. Okay. Cole, Baird, you head that way. We'll head right. Radio us when you find an entrance. Oh man, I don't know, that sounds like a bad idea. I'll be sure to take that under advisement, Gus. Now move it. Yes, sir! Come on, Cole, let's move. Damn, Marcus, you'll get over it. Tak, czyli to ja myślałem, nie będzie żadnych wariacji, tylko po prostu, no jak zwykle się podzieliliśmy. Okej, czyli jesteśmy w końcu w tej przed wejściu, czy też na przedpolu fabryki, przed wejściu, Boże słodki, co ja wymyślam. No pewnie, że widziałem. Ja również wolałbym nie widzieć. I teraz nie wiem, czy by mi się nie przydało czasami posiadać strzelby w ekwipunku, ale nie będę narzekał. I powiem wam, że efekt deszczu też tutaj prezentuje się ciekawie. Co tam znowu? Za długo było spokojnie. Za długo. Dawaj. One chyba zaraz eksplodują po zabiciu, nie? Czyli, moi drodzy, trzeba naprawdę na to dziadostwo uważać. Bo one de facto nie muszą nas tutaj atakować. Wystarczy, że do nas podejdą, kiedy w nie strzelamy, no i akurat zabijemy je i padną u naszych stóp. No to wtedy eksplodują i robią nam kuku siłą rzeczy. Tak więc są to ścierwojady podwójnie wredne, że tak powiem, tak to bym określił. No i tutaj też trzeba mieć oczy dookoła głowy. Zasobnik, za amunicją biorę. Jak tylko mi się trafi, to biorę. I moi drodzy, warto zauważyć, że to jest, nie wiem, który odcinek, czy szósty? Chyba szósty odcinek. I ja na takiego shooterka nie mieliśmy jeszcze do czynienia z żadnym z bossów, tak? Więc to też... to była jedna, że tak powiem,
z wad, które były dosyć mocno wytykane Gearsom, że Gearsy, przynajmniej te pierwsze, nie potrafiły dobrze w bossy. Cóż, nie chcę mówić, jak to wygląda z mojej perspektywy. Powiem wam to, jak to wygląda, że tak powiem, na końcu gry. Okej. I zaraz sobie przypominam, jak mi tutaj, jak moją kartę dojeżdżały te efekty, ten deszcz. Pamiętam, że ogrywałem to na, to była karta Nvidiowska, to był chyba, to była karta 9500 GT albo 9800 GT. To wiecie, jak to wyglądało, nie? Nie grało się na najwyższych detalach, na pewno nie. Ale się grało. Okej. Czy ja tutaj mam coś do przekręcania? Raczej. Tylko mam nadzieję, że przy takich opadach nie będzie gdzieś zwarcia, nie, elektrycznego, no bo ja rozumiem, że prąd lubi wodę i woda lubi prąd, ale no bez przesadyzmu. Ale wygląda na to, że to dodatkowe zasilanie znajduje się tutaj. Czekajcie, bo ja się przez moment bałem, że wpadnę. Nie, ja przecież wpaść tu nie mogę, bo gra jest tak skonstruowana. Dobra, tu jest chyba ten generator, matko jeden, ale tu jest, nie, tu jest spokojnie, bo to jest wszystko zabezpieczone przed zmoknięciem. Mamy to i teraz możemy się wrócić do windy. Pod warunkiem, że się nie pojawią gdzieś ścierwojady. Ale wychodzi na to, że ich nie ma. Gdzie ja teraz chciałem przeskoczyć, to ja nawet nie wiem. Coś tu... Ja myślałem, to mój ziomek, a to ścierwojad. Uff. Dobrze, się wystraszyłem. Ale tylko jeden by był, one przeważnie statnie występują, nie? Dziwne. Okej, nagle się teleportował, może być. You know that nobody's been underground in years, right? I know. Look, man, it's enemy territory. I mean, it's bad enough when we're fighting these things outside, in broad daylight. But underground, in the dark? Yeah, could be bad. But hey, don't tell Baird that. He's scared shitless as it is. Okej. W porządku, i teraz tutaj. Oczywiście, moi drodzy, tutaj gierka, no nie czarujmy się, jest bardzo mocno korytarzowa, więc jako tako nie możemy gdzieś sobie odbić w nie w tą stronę, tak? No tutaj jest to wszystko zaprogramowane bardzo mocno korytarzowo, ale nie uznaję tego za wadę, absolutnie nie. Wiecie, takie błąkanie się to by po prostu oddziaływało na dynamikę rozgrywki, wiecie, gdybyśmy szukali gdzieś odpowiedniego przejścia, a tak to wszystko idzie jak po sznureczku. Chyba, że... Your location. The basement. And it's a dump. Control, this is Delta. We're in. Copy that. Keep moving through the factory till you find the cart control room. I'll use the carts to get you to the mine. Delta, let's not waste any time meeting up. Let's just find that control room. Watch out for the boogeyman. Just see if you can get the lights back on. Delta 1 out. Nie wiem, jakim cudem mnie tu teleportowało, ale mniejsza, ale jest obskurnie tutaj. I tutaj właśnie jest to, o czym mówiłem, że tutaj gierka, no nie uderza w survival horror, tak? No nie czarujmy się. Ale jest mroczniej, tak? Jest mroczniej, jest na pewno gęściej. I jest z pewnością... może nie jakiś tutaj, wiecie, strach nie będzie tutaj jakoś dominował, jest taki dreszczyk emocji, może w ten sposób to ubiorę w słowa. Chociaż tutaj ta lokacja kojarzy mi się trochę... Czemu mi się tak język plącze? Znaleźć inną drogę, jak zwykle. Ta lokacja... Możesz mnie przepuścić? Dziękuję. Kojarzy mi się troszeczkę z grami takimi jak Dead Space, tak? Jakaś tutaj zapomniana baza, tak jakby... troszkę futurystyczna baza. Troszkę mi się też to kojarzy z trzecim... Z trzecim Doomem. Tak więc tutaj klimaty jak najbardziej już znane. No, jakoś się udało otworzyć wrota. Jest potwornie ciemno tutaj. I nie podoba mi się ta cisza, oprócz szumu deszczu, to jest coś tutaj podejrzane. Te drzwi możemy z kapucina potraktować? Możemy. Muszę przyznać, że to pomieszczenie wygląda jak afrykańska rzeźnia.
you. Huh? What? Never mind. Masakra jakaś. No nie wygląda to ciekawie. Tu widać odciski tych ścierwojadów prawdopodobnie. O masakra. Nie ma tutaj gdzieś zmiany givery na strzelbę, albo nie będę jej szukał, bo podejrzewam, że kiedy ją znajdę, to będę potrzebował snajperki. Jak zwykle będzie odwrotnie, więc nie ma co kombinować. Ceasefire! Dipshit. Finally, the rescue team. What are you doing in here? Waiting for you? I'm ready to go. We're looking for the cart control room. Where is it? Well, you have to get down to the factory floor through that door, but it's locked. Well, how about you help us unlock it? Who? Me? Aren't we leaving? Not yet. Come on. Okej, spodziewałbym się różnych rzeczy. Delta 1, still proceeding as planned. But we have a stranded with us. No shit. Hey, ask him if he's seen any Geobots. I still need one for our junker. Hey, Baird, keep looking for that cart control room. Phoenix out. Ale nie spodziewałbym się tutaj jakiejś żywej duszy. A tu proszę bardzo. Niespodzianka. Jak punkt kontrolny, no to na pewno zaraz będzie się coś działo. Delta 2, come in. Watch the vents. Roger. You're not gonna believe where we are. Control, could you give us Delta 2's location? GID readings are... Looks like... The sewer system? There's shit everywhere! Come on, Baird. A little bit of this is good for you. Builds your immune system. Yeah, it also builds disease. Delta 2 out. Cole jest mistrzem, nie? Sucks to be them. Matko, Cole jest mistrzem, po prostu wzmocni twój system odpornościowy i tyle, no pewnie. Uwielbiam gościa. Na co czekamy? Teraz? Bo nie wiem. Hi boys. I can smell you two a mile away. Screw you, man. Get down here and see how much you like it. There's room for one more, it's a fucking party down here. No thanks. Keep moving. We'll see at the carts. Okej, okay, czyli faktycznie nasi no nie są w zbyt dobrym położeniu. Nasi towarzysze. Okej, okay, ciekawe czy ten właśnie wyrzut nas gdzieś doprowadzi do tych... tam chyba mamy dojść tam do wagonów dojść? Do sterowni wagonów, tak. Can we please just leave? No. We've got work to do. Please! If we stay here, they'll kill us for sure. Relax, will you? You relax! You gears all suck! Bunch of bloodthirsty fascist pigs. Okej, okay, koleś chyba nas nie lubi za bardzo. Na to wychodzi. Tak, jesteśmy już na dolnym poziomie, to już spoko. Oj. Oj. Moi drodzy, pamiętam doskonale ten etap. Ile ja tutaj straciłem nerwów, to jest koniec świata, bo to jest tak dziwnie jakoś oskryptowane. Mało, że możemy wpaść dosłownie w każdą tutaj dziurę. Ale nie wiem, czy zapamiętam, czy będę pamiętał ścieżkę. Chyba nie będę pamiętał ścieżki na pamięć. Tutaj delikatnie. To druga sprawa jest taka, że często, gęsto zdarzało się. Nie drzyj tego pyska, proszę. To często zdarzało się, że po prostu mój bohater jakoś się zawieszał, że Markus po prostu jakoś się bagował i był niezły Meksyk. Oj, ale dziwne, że jeszcze nie wpadłem. Spokojnie. Spokojnie, kroczek po kroczku. I znowu flashbacki ze Shreka, nie? Nie patrz w dół? W dół nie patrz. Nie zatrzymuj się i w dół nie patrz. Okej. Okay. Udało się za pierwszym, bo skisnę. Przecież ile ja tu nerwów straciłem kiedyś. Jasny gmina, teraz tak prosto? Granaty. Biorę. No, to nawet tutaj... No, nieźle mi poszło. Jak na mnie, to super. Niezły progres teraz zaliczony.
Okej. Co my tu mamy? Aha, naszą standardową broń, nawet sztuk dwie. Nie, to jest chyba... Nie, to jest też to samo, okej. Tam był jeden nieśmiertelnik do podniesienia, ale w sumie go pominąłem, bo po co? Jak się nie bawię w znajdźki. Coś tu, no już słyszę to dziadostwo. Bo dawno żadnej walki nie było. Mhm. O matko, ilu ich tu jest? Do tyłu. Dobra, spokojnie. Za wiele, zbyt wiele. Nawet tutaj nie celuję, jak widzicie, bo po co? Dobra. Tutaj też trzeba troszkę się wykazać zręcznością, której nie mam. Tak, one tutaj jak zwykle będą atakować stadnie. Ale ich wyskoczyło masakrycznie dużo, z 5-6 osobników na raz. Chyba na razie jest spokój. Tak, to w ogóle jakaś ta... Nie, to jest ta emulsja? Być może. W każdym bądź razie nie interesuje mnie to w tym momencie. Możemy lecieć dalej. Okej, chyba jesteśmy na dobrej drodze. Wszystko na to Jak on się tu zmaterializował? Co to miało być? Gro, oszukujesz czasami brzydko? Co za krzesełko, to chyba XVII wiek. Rokoko, włoskie. Okej, czyli tu jak zwykle będziemy musieli pewnie troszeczkę poprzekręcać, żeby otworzyć wrota. Ale w sumie spoko. Nie jest to ani czasochłonne, ani trudne, więc może być. I znowu schodzimy w dół. Dobra, amunicji jest sporo, ale zaraz sobie ją uzupełnimy. I co my tu mamy za zabaweczki? Amunicja i... I tu jest chyba snajpa, ale do snajpy mam full ammo. Tu też pewnie będzie Meksyk, coś czuję. Nie, czy to już jest ta sterownia? Can't stop the train, baby. You guys look good. Smell good too. I don't want to hear it, man. Not a word. Whatever you say, man. What about the resonator, Cole? Still in one piece? You know it. The train is a smooth ride. Okej, no w sumie lokomotywa wśród wagonów to się czuje jak ryba w wodzie. Powinien się w każdym razie tak czuć. Dobrze, i teraz co tutaj mamy wbić? Nie. Czekajcie, bo tu już jesteśmy... Nie, no to jesteśmy już blisko tej sterowni w każdym razie, ale... Poszedłem nie tędy. Chyba tutaj to trzeba poprzekręcać, nie? Tak, myślałem. Okej. A, tą kratę otworzyć. No to już. Moment, chwila. Pięknie. Mhm, skądś coś. One z góry też atakują, dziady. I dlatego tak sprytnie załodzą nas od tyłu. Tylko, że czasami, jak już widzieliśmy na załączonym obrazku przed chwilą, lubią się materializować też. Ale słyszę też coś poza właśnie ścierwojadami. Czyli słyszę właśnie szarańcze. O matko, z dwóch stron to atakują. Wycofajmy się tutaj. Najpierw ścierwojady. Ale dziś właśnie słyszę takie regularne oddziały szarańczy. Dobra, władowałem się prosto na niego, chciałem użyć piły, ale jak zwykle mi nie pykło. Oj! Stajmy teraz tu za murkiem, cyk. I lecimy. Pięknie. I teraz ścierwojad. Pięknie. I tu na razie będzie chyba spokój. Czy ktoś tutaj... No tutaj raczej nikogo nie ma, ziomuś. Okej, cyk, wycofka. Tu następne, to jest jakaś, widzę, ta... jak to się nazywało? No, obrotnica, ale to się nazywało jakoś inaczej. Zawodowo tam się przekręcało po prostu te lokomotywy, żeby zmieniały kierunek. Aj, zapomniałem. Mniejsza z tym, przypomnij mi się pewnie po odcinku. Nie, to chyba zwrotnica po prostu, nie? Chyba tak. Słyszę, że muzyczka gra dynamicznie, ale nie widzę przeciwników. To jest dziwne. Te drzwi, czy by trzeba było otworzyć? Tak, jest. Słyszę boomery. Tak, grube penery.
A, czyli nasz dron musi otwierać drzwi, czyli do tego czasu musimy się bronić. Słyszałem autentycznie gdzieś boomera. Skąd? Jezu! Ucieczka! Dobra. I teraz możemy chyba trochę posnajperzyć. Tam jest chyba ich dwóch, nie? Z drogi. Czy jeden? Ale mniejsza. Zaraz go zdmuchniemy. Nie właź mi w drogę tu. Ziomek, proszę cię, nie kręć się, co? Już po boomerze? Łe, no to było easy. Ale wyskoczył tak niebezpiecznie. Drzwi otwarte, spoko. Siemano. No jest strzelba, tak? Kusi, ale nie wezmę. Bo coś mi się tutaj ta snajperka podejrzanie spodobała, więc zostawię ją na razie. Control, this is Delta. We're at the cart control room. Copy that, Delta. Everybody, grab some ammo. Ja mam chyba amunicji na fulla, tak? Tak. Dobra, enter. Okej, wrota się otworzyły. Shitheads need to get in your own carts. No way am I standing next to you. What? Let's just get this over with. Let's do this thing. Może nasi by weszli? Nie wchodzą do wagonów? No to spoko. Gdzie słyszę boomera? I co, będę się mógł zaraz tutaj bronić? O matko, lepiej może się nie wychylać. Dobra. To dopiero będzie jazda. Nie drzyć tam się. No bo już chyba się upiekę. To dopiero będzie ostra jazda. To będzie też bardzo mocno taki zręcznościowy, z tego co pamiętam, etap. Czyli mogą być trudności. Ale na razie jest dziwnie spokojnie. Póki co przynajmniej. Dobra, ścierwojad. Byleby upadając nie wpadł mi do wagonika i będzie spoko. Dobra, mamy na razie z głowy. Nasi już tam jadą, jest okej. Ale co dalej? Okej, stajemy. Nasi nie przejadą. Dokładnie, to jest to, o czym mówiłem. Cole normalnie jest mistrzem. Ulala, to jest jakaś większa... tu będzie jakaś większa zjeżdżalnia. Normalnie jak w Luna Parku. To dopiero będzie Wiksa. Tam są, widać, dziady od szarańczy. Przecież w sumie same w sobie gnidy, przebrzydłe, trutniej co tylko. Ale widzę, że to jest wszystko skryptowane i jedziemy mimo wszystko, czy zabijemy tamtych osobników, czy nie. Bo to na razie z ilością przeciwników jest średnio, nie ma nikogo po drodze. Przynajmniej na razie. Już się bałem, że te drzwi się nie otworzą, na szczęście stało się inaczej. Precz, 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 precz. Dobrze. Tamtego nie zdążyłem załatwić, czy nie? O matko, skąd? Nawet nie zauważyłem tych ścierwojadów. Powiem wam szczerze. Jeszcze w dół zjeżdżamy. Jaka synchronizacja w ogóle? Jak wszystko tu równiutko chodzi? Normalnie szwajcarski zegarek się chowa. Ale na razie jest cicho, spokojnie. Albo i nie jest cicho, spokojnie. Dawaj, dawaj, dawaj. No, już teraz nie trafi. Jaki zjazd w ogóle? Okej. Taka scenka była zabawna. A teraz co dalej? Tutaj spoczko, czy nie bardzo? Wróg, ale gdzie, kto, jak? Skąd? Skąd, kto? Skąd? Nawet nie wiem, ale musimy się chyba dostać do maszynowni, tak? Tak, do głównego pomieszczenia.
Dawaj, 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 lecimy. Okej, czy tam się mamy dostać? Brzmi jak dobry plan. Tylko może być gorzej z wykonaniem, nie? Ale ta przejażdżka była też fajnym urozmaiceniem. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że nic brzydkiego nas po drodze nie spotka, chociaż no, powiedziałem to w złym momencie. No. To też było niebezpieczne. O matko, tu będzie pewnie Vixa. Okej. Co to? Te platformy tak się podnoszą z takim dźwiękiem złowrogim? Na to wychodzi. Tylko że pewnie zanim się podniosą, to pewnie nas tutaj zaatakuje szarańcza, inaczej by nie mogło być. No raczej tak. A to jest potężna fabryka tutaj widzę. No oczywiście, no kogo by mogli mi tu przysłać? No oczywiście Boomera, no bo kogo? Dobra, cyk. Snajpereczka. I lecimy. Cyk. Dobra, reload. Powtórka. Cyk. Reload i trzeci strzał powinien być już śmiertelny. Albo i nie. Wreszcie spadł z rowerka. I tamten drugi artysta. Spadł z rowerka chyba tak. Dobra, lecimy na platformę. Mogę, czy nie mogę? Control, this is Delta. We're on the drilling platforms. Copy that. Sending platforms down now. Once you're in the mine, you'll need to find the pumping station and plant that resonator. Get it done before dawn. You don't want to be there when the krill come back. It's go time, baby. Done and get out of here before the krill come back. I heard that. Okej, moi drodzy. Jesteśmy już na dole, tak? Czyli naszym głównym zadaniem teraz jest znajdź pompownię przed świtem. Cóż, no zadanie wydaje się być jeszcze nie aż takie trudne, tak? No tutaj mamy taki kompleks już jaskiń, no ale strach przed krylami na pewno gdzieś tam jakiś będzie. Czyli mamy czas tutaj ewidentnie że tak powiem, no do przedświtu. Sam rozdział chyba się nazywa, czy też część rozdziału nazywa się Najciemniej jest przed świtem, nawet ciekawa nazwa. Tak więc, moi drodzy, troszkę już progresu w tym odcinku zaliczyliśmy, więc źle nie jest, nawet chyba ani razu nie zginąłem, więc szaleństwo totalne. Tak więc, moi drodzy, czy uda nam się znaleźć pompownię przed świtem i czy po prostu wyjdziemy z tego obronną ręką? Tego wszystkiego, moi drodzy, dowiemy się w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gears of War. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!